Cześć, witajcie w kolejnym filmiku, już przedostatnim z zaplanowanej serii cyklu. Dziś poruszymy temat filmu Jeszcze Wyżej z aktorem Haroldem Lloydem. Był to aktor tak samo popularny w filmach niemych, komediowych, jak Buster Keaton czy Charlie Chaplin. Serdecznie zapraszam. Film opowiada historię chłopaka, który przyjeżdża z prowincji do dużego miasta i dostaje pracę w sklepie towarowym. Aby zyskać szacunek, postanawia wspiąć się na szczyt budynku. Na pnącego się w górę Harolda czyhało mnóstwo niebezpieczeństw, ale bohater dzielnie je wszystkie pokonywał. Duet reżyserski Neve Meyer-Taylor manipulowali perspektywą i widz miał wrażenie, że rzeczywiście główny bohater wspina się na sam szczyt, a wyglądało to tak. Zobaczcie sami. Bycie komikiem to nie jest taka prosta rzecz i niestety trochę trzeba oszukiwać to oko widza. Ale nie tylko w tym filmie stosowano tego typu sztuczki. Dla przykładu w filmie Dzisiejsze czasy Charlie'ego Chaplina również stosowano podobny zabieg. Rzućmy okiem, jak to wyglądało. Harolda Lloyda uważa się za trzeciego wybitnego aktora po Keatonie i Chaplinie komedii slapstickowych. Czym się ta trójka aktorów różni od siebie? Ano, Lloyd nie był twórcą żadnego swojego filmu w porównaniu z Chaplinem czy Busterem Keatonem, którzy sami reżyserowali i występowali w swoich filmach. Bohaterzy grani przez Lloyda nie chcieli zmieniać świata, dobrze się w nim czuli, a w przypadku filmów Chaplina bohaterzy byli zazwyczaj buntownikami i nie byli, nie czuli się w tym świecie dobrze, chcieli go zmienić. Jednakże jeśli patrzeć pod kątem komedii, film Jeszcze Wyżej posiada wszystkie cechy, które powinna spełniać komedia. Posiada świetne gagi, posiada bardzo dobrą fabułę, no i gra aktorska na bardzo wysokim poziomie. Film, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, jeden z filmów, które zapamiętam pewnie do końca życia, no pewnie z tą sceną, z tym zegarem. Dzięki za dzisiaj, widzimy się standardowo już na ostatnim odcinku za tydzień. No i do zobaczenia. Cześć!